dosyć sporo. Marilyn Steele cały czas na prowadzeniu i wydaje się absolutnie niezagrożona. A teraz widzimy kolejną ze Szwedek na trasie. Szwedki też niezbyt zadowolone. Pitia Holner na 9, Persson na 10 miejscu. A to Teresa Borsen, która w tym roku jedno miejsce w pierwszej 20, 18 w slalomie w Levi. Dawno nie udało jej się wygrać slalomu w Pucharze Świata. W Zemmeringu 2 lata temu była pierwsza. No i teraz chwilę. Ten poprzedni sezon nie był taki, jakiego by oczekiwała. Raz tylko trzecie miejsce w Ore podczas finałowych zawodów. No i tutaj jest ten taki nieprzyjemny skręt w lewą stronę. I można powiedzieć, że tylko Marilyn Steele w tej dolnej części trasy jechała tak, że puszczała nogi, dawała im jechać. Wydawało się, że ona jedyna ma tutaj siłę, bo patrząc na resztę zawodniczek, ma się wrażenie, że